Serdecznie witamy wszystkich hodowców u kolegi Tomasza Rumińskiego w miejscowości Ciechocin. Tu jest oddział 0326 Toruń. Już gościliśmy nie raz. Dzisiaj jest lot gołębi młodych. Pierwszy u was w oddziele, tak? I jest, mamy, zobaczmy, piękna pogoda. Jest no troszeczkę niebo zachmurzone, ale najważniejsze, że nie jest niebieskie, aczkolwiek... Czekaj, mamy dopiero 7 rano, tak? My tu planowaliśmy, że tak było planowo, że o 6 miały być gołębie wypuszczone w oddziale na ten pierwszy lot i nie jest daleki, ale opowiedz nam o tym locie i w ogóle o sezonie, jak dzieci przebiegał w tym roku, to powiedzmy już tutaj Tomkowi oddamy głos. To jest pierwszy lot, no tam 100 parę kilometrów chyba do mnie będzie. Jakie miejscowości? Więcbург. No to dopiero loty młodych się zaczynają, a jeśli chodzi o loty starych... Czekaj, ile gołębi dałeś na ten... Ja użyłem 93 gołębie. W jednej drużynie, w dwóch? Nie, ja na młode lecę jedną. W jednej drużynie, tak. Bo na stare lecisz w dwóch. Na stare dwie, tak. I tutaj w oddział cały was ile wyłożył teraz gołębi? Było 5 dokładnie tysięcy? Nie wiem, bo jeszcze tam wkładali inna sekcja później, no ale pewnie około 5-6 tysięcy jak co roku. Tak. Tutaj lotów planowanych w tym sezonie... 5 jest na młode. Ile? 5. Dobrze. To była teraz pierwszy lot po 2-3 tygodniach przerwy, tak? Tak, po 3 tygodniach. I ten sezon gołębi dorosłych, jak ci się zakończył w tym roku? Znaczy no w punktacji skończyłem na drugim miejscu w oddziale, tam o 2 punkty chyba, a druga duża... Kolega Janek Ciborski wygrał, tak, wygrał, gratulujemy mu. Tak, gratulacje. Tak, a ty byłeś na drugim miejscu, ale tak. Też wyniki masz takie, że chyba w Mistrzostwie Polski też będziesz... Znaczy no w tej kategorii, co tak stawiam na nią, ja tak już bardziej się nastawiam, wiadomo, parowanie, wszystko, forma gołębi. Kiedy rozdzielenie, nie, to ma wpływ na jakie loty się nastawiamy. Nie? Ja to już robię, że mam przed lotami rozdzielone nowowieństwo gołębie. No i ta kategoria mam 91 koeficjent, myślę, że to jest... Przypomnijmy, jaka kategoria jeszcze? A. Kategorii A. To już raczej tam gdzieś czołówka Polski. To zobaczymy, będziemy tutaj kibicować Tomkowi. I dwie drużyny miałeś, a druga drużyna na którym miejscu? Znaczy druga drużyna no, będzie troszkę dalej tam w tej A kategorii. A w oddziele ja tam wykładam tylko na A kategorię, nie? Na maraton ostatni też ich już nie kładłem. Czyli nie cały, nie. Nie, to nie będzie tylko na A kategorię, by w razie co z nich wylatało jakiś wynik, że można to policzyć. A trafił sezon taki, że 10 lotów chyba było z wiatrem, nie? Na 15. Przechodziły gołębie strasznie, szczególnie te dłuższe loty. No ale jakoś tam się udało coś wylatać. A ogólnie w oddziale jak loty gołębi dorosłych przebiegały, mieliście jakieś problemy z lotowaniem? Nie, raczej nie było. Terminu wypuszczenia? Nie, tam były chyba raz na poniedziałek przytrzymane gołębie. Tak, raczej loty w porządku, jakichś tam katastrof nie było. Tylko, że na tych lotach z wiatrem to przeważnie ginęło jakieś pojedyncze, ale to jest z dobrych gołębi przechodziły mocno. No dzisiaj wiatru na razie odpukać nie mamy. Nie, dzisiaj nie ma. Gołębie jeszcze chyba nie zostały wypuszczone, będą wypuszczone o godzinie 7. My tu będziemy mieli trochę czasu, to będziemy tutaj, mamy przygotowane 8 gołębi na sprzedaż. Zaraz zrobimy im zdjęcia, to będę za chwilę o nich jeszcze opowie. Ale powiedz jeszcze nam tutaj, bo czy zmieniałeś jakieś od ostatniego naszej wizyty, tam zawsze się dopytujemy jakieś nowości, co masz, czy nowe gołębie, czy też nowe jakieś, może preparaty wprowadzasz, może jakieś karmy, metody lotowania. Znaczy się karmy nie zmieniałem. Gołębie, no to coś tam się ciągle kupuje. Czyli ciągle ale... masz klimę, tak? Tak, tak. No po sąsiedzku w końcu to przecież dużo beretem jest, nie? Gołębie, no coś tam się szuka, ale tak ciężko coś trafić dobrego. Czyli bo... cały czas te Faber Maczyński... No to głównie. Faber, przepraszam. No, bo widzę, co tam pokrzyżuje czasem ten, ale z nowych gołębi mało co się przebija w ogóle. Nie? To już tak... A się kupuje niby z jakichś tam najlepszych, nie? I droższych gołębi, ale to... Jeszcze trochę przymało. Może jeszcze powiem, bo właśnie wczoraj u kolegi Janusza Drozdowskiego z sąsiedniej miejscowości dał na gołębik wspólny w Danii. 0,75 Morsuj chyba się nazywa. I wczoraj właśnie do mnie dzwonił, że tam dał dwa moje gołębie, jednego swojego. I mój wczoraj był drugi z finału, tam wygrał 10 tysięcy. Złotych czy euro? Złotych, już przeliczył. I miał też drugiego lotnika na młode w tamtym roku ode mnie. Na oddział mnie w Chełmży lotuje. To blisko, 0,323, no, tak? 321. A oni są teraz Chełmża, jest razem z Chełmnem? Nie, 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 samo Chełmża. Oni kiedyś byli połączeni, chyba tam były takie, że raz połączeni, raz rozdzieleni. No, to już ileś tam lat wstecz, a teraz sami latają. I to też tylko gratulować. Twoje gołębie, które ty sprzedawałeś, na pewno też masz jeszcze więcej informacji. Dużo się sprawdzają. Ale o tym już tam, jak w tamtym roku coś mówiliśmy, o tych, co tam już się sprawdzały, to zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Teraz właśnie pamiętamy. No dobrze, będziemy tutaj czekać. 93 sztuki poszły. Wszystkie jakie miałeś, czy jakie zostawiłeś? Nie, zostało 14 sztuk. 14, a co, za słabe były, czy co? Znaczy jeden troszkę na skrzydło tak jakby nie domagał, a tamte takie młodsze gołębie, najpóźniejsze, pójdą na drugi albo trzeci lot dopiero. Dobrze, to nic, dziękujemy na razie. Popatrzmy, takie mamy niebo jeszcze. Słońce już wzeszło,
ale tutaj wiatr jeszcze nie rozwiał tych chmur, które tutaj są lekko, ale to może nawet dobrze, bo jest taka fajna pogoda, bo ani za zimno, ani za ciepło. Akurat jest pogoda, powinien być udany. Będziemy czekać tutaj wspólnie, do kibice na podracji przyjdą też jeszcze, to sobie będziemy o gołębiach rozmawiać. Chyba, że za wcześnie będzie. No, chyba tak, bo to niedziela w końcu po sobocie. Mamy gołębie, już się pojawiły. O, tutaj latają, widzę. Zobaczmy, jest. O, jest grupa gołębi. Tak. O, widzimy pięknie stado, grupa. Kilkadziesiąt gołębi siada. O. Z kierunku przyszły ładnie, nie? Słyszymy, jak system odbija. I Tomek, tak jak się spodziewał, tak przyszło. Zaraz zobaczymy dokładnie, ile tych gołębi wszystkich jest. Ile? Zegarze 41. 41. 93 włożone. Czyli jeszcze 52 zostało. No tak, czy odbiło też, zobaczymy. Ale raczej tak, zobaczymy. Proszę? Zobaczę, czy typowane, czy są. Z kierunku tego gołębie przyszły, Tomasz? O, z kierunku. Z kierunku. O. Tam teraz w gołębniku, w karmikach co masz? Samą karmę? Czy z jakimiś dodatkami? Już chwila. 4, 5, 6, 7. Chyba 7 jest typowana, po 8. Jest karma z warzywami. I cały czas primę używasz jeszcze? Tak, tak. To tam jest dieta, teraz trochę super diety, troszkę zonczy. A w pojnikach oczywiście z elektrolitem? Elektrolit i od razu podałem. Jaki elektrolit? Ten za TP. Za TP. A i dodałem Belga Amco do tego w razie, żeby jakieś tam adeno się nie rozwinęło. Rozumiem. Spodziewaliśmy się, pierwsze gołębie pojawiły się, o której godzinie mamy? Zobaczmy, bo właśnie nie mamy tu zegarka, to musimy w zegarze zobaczyć. O 7 wypuszczone, 100 km dystans i godzina... 8.10. 8.10, czyli godziny tak jak Tomek przewidywałeś. Przedają następne. O, i są następne. Jest grupa mniejsza, 7 sztuk. Dzieliliśmy gołębie, w ogóle praktycznie nie siadały gdzieś z boku, od razu po przyleceniu chodziły do gołębnika. O, jeszcze dwa się pojawiły. Dziewięć jest, pa. Dziewięć sztuk. Czyli jak wejdzie te dziewięć, to będzie 50. I jeszcze kolejne 7. I tutaj krążą. Tam jeszcze dwa są, zobacz, o, tu. Tam dwa przylatywały, są tutaj, krążą. Słyszymy, zegar pracuje. Kolega ma Taurisa, nie? Taurisa. Wszystko. O, tam patrz, tam grupa, ale to chyba nie... Tutaj patrz, jest cała grupa. O, tu jeszcze, ale tam też leci. To też twoje? Nie, to nie. To będą czyjeś inni. Zobaczmy, okolica bez drutów, bez drzew, czyste niebo, można łatwo zaobserwować gołębie. Cały czas tutaj nad nami, oprócz gołębi, tutaj Tomasza, inne gołębie z innych oddziałów. Bo tam masz, to chyba jedyny czerwony, co masz, co? Co? Jedyny czerwony? Jeden. No jeden, właśnie jeden. Patrzę, jeden czerwony, pstry też. Płowych żadnych. No jak te wejdą, to chyba z 70 już będziesz miał ponad. No zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. To chyba, nie wiem. Nie, chyba nie. Się z nimi zabrał. Ale kolejny tutaj leci, ale to nie wiadomo, czy Tomasza. Tak jak mówię, 66 jest. Ile? 66. 66. No to tak wychodziło, 8, 9, tak około 70. 25 nam tylko było, 26. Nie, 24. 7, 27, no prawie 30 nam brakuje.
A jeszcze 10 minut. No ale koledzy nie dzwonili żadni jeszcze? Nie, no nikt nie dzwoni, zobaczymy. O, trzy sztuki następne. No my są. O, tu, o tu patrz, cztery. Tam jeszcze dwa, tu dwa. Tu ze wszystkich stron dolatują. Dużo. Lata nie chcą siadać. To wiesz, dystans 100 km to nie jest dużo. Jakie trenowałeś? Często? 7 razy miałem wywieziony. 7 razy daleko? Ja wywoziłem go najdalej na 70. Z kierunku oczywiście. Z kierunku i leciał jeden próbny z 80 km z kabiny. Straty duże były w tych treningach u ciebie? Nie, i tam na pierwszych dwóch chyba tam 8 zginęło, a to dużo właśnie znowu byłem. I później tam 4 leci sztuki. Stado właśnie, no, za tą. Życzymy hodowcy też, żeby tak jak u Tomka przylatywały. Widzimy tutaj tych gołębi dużo będzie, żeby strat nie było. Wtedy lotowanie jest przyjemne. Nie zniechęcają się koledzy. O, i zaraz będziemy wiedzieć, ile już jest. Z 80, nie. 70, albo będzie z 80. 75. 75. Ale to chyba któregoś nie odbiło, wiesz? Może nie, ale 5 minut, 75 gołębi. No. Bardzo szybko. Nagrywamy to. O tam, raczej dwa następne, zobacz. Proszę? Raczej konkurs jeszcze trwa. Jeszcze trwa. No zobaczymy, będziemy na listach później widzieć, ile konkursów te gołębie dla Tomka zdobyły. Za plecami mamy słońce, także za bardzo nie będziemy z tamtego kierunku kręcić, ale tutaj możemy sobie pooglądać te ptaki. Takie przyloty to cieszą, nie? Halo? O. 75. I dwa krążą. 5 minut. 5 minut się dalej. 77 teraz. Słyszymy, kolega rozmawia tutaj z hodowcą. A się dowiemy może od innego kolegi. No to potem pogadamy, bo to nagrywa. I jak, kto tam się? 8. Kto? Gutowski. Kolega Gutowski, gdzie on mieszka? Tutaj obok mnie. Obok, też tutaj Ciechocin przypomnijmy. Tutaj zaraz Brzozówka, Waldek Wojciech też obok tam jest. Trzy są, zobacz, patrz, trzy. No, bo tam cztery, o ten z niebu. Tu się wymieszało tych gołębi dużo z innymi oddziałami. Cały czas tutaj od rana przylatują różne gołębie. Dzisiaj każdy leci. Powiem ci, że o 6.30 jak jechałem, to nad autostradą też widziałem grupy gołębi latące. O, tak się stali wtedy. O, i siadają trzy następne, cztery. Widzimy tam, co jakiś czas jakiś tam lekko pstry trafia. Zasadniczo niebieskie i nakrapiane tylko. Chyba, że czarnego jeszcze masz jakiegoś, co? Ale pstrych jest tam parę. Parę jest. I jeszcze nie, to tam. Odbiło się. Mamy czyli z 80 gołębi, czyli brakuje nam już niedużo, około 11. Tak mi się wydaje, że tyle jest. Około 80 będzie. Lot już niedużo możemy... brakuje. Co? Już niedużo. Możemy lot zaliczyć już teraz do udanych. Później zobaczymy na listach. Kolega Gutowski dużo gołębi dawał? Też koło 70, tak. Aha. Patrzymy. Powinno za chwilę się jeszcze kilka gołębi na pewno pojawić. No i tutaj zobaczymy w Tomka gołębniku. Mamy tą karmę Prima, którą skarmę. Teraz tutaj nasypałeś do tego, co słyszeliśmy, pojemniczka, co tak kołatałeś. I teraz pokażemy te gołębie, które Tomka przyszły dzisiaj, w jakiej kondycji są. Tutaj mamy te gołębie młode, które zostały. Widzimy, tutaj są takie rzeczywiście... No młodszy, no jeden jest ten właśnie, co miał iść, ale no trochę na skrzydło. Widzimy, to tym podsypuje. A te miały już karmę cały czas? Te miały wsypaną. Tak. Tam to lepiej być. Zobaczmy, to są te, co były na locie. Bardzo dobrej kondycji są, widzimy. No co, widzimy. No, a jeszcze może pokaż to rozwiązanie, bo jest antena we włocie, jak miałem tak dużo nie odbijało, jest druga zaskakują. Dobrze.
Dużo ja tylko się ci powiem, czy to nie jest za blisko? Nie, odbija. Przy tablicy to odbija. Bo niekiedy zalecają, żeby metr było po. Bo jakby była tylko antena na wlocie i bym siadł 40, to 10 byłoby mniej tego. No tak, to się zdarza. Tu trzeba sobie po prostu... To tak my mamy u nas w systemie, tam my często używamy anteny AMC i tam właśnie się staramy to zrobić. No to przecież rok będzie przerobiony. Patrzmy, jak ładnie wygląda. Jestem czerwony. To jest, to jest jeden czerwony, parę cztery. Zasadniczo mówię niebieskie i naklepiamy. No, większość taka. Bardzo dobrej kondycji są, dużo ich jest już, czyli na następny lot jest czym lecieć. Jest, może jest. Tak, dobrze. To przyjdziemy na zewnątrz, może nie będziemy... Może jeszcze coś doleci. Doleci coś zaraz, o, tutaj mamy te, które zostały. Stanu będzie wzmocnione nawet tymi, bo Tomek mówi, że na kolejne loty się postara. To też trzeci lot może dołożone. O, dobra. Idziemy wtedy na zewnątrz dalej obserwować przylot gołębi. Tutaj byliśmy w środku, widzieliśmy te gołębie, już były nakarmione. Na zegarze zaraz zobaczymy, a dwa latają jeszcze, widzę. To chyba 80 kilka już powinno być. To sobie zaraz zobaczymy. Podejdziemy do zegara. Tam widać to od razu? No to popatrzymy. ...79, to na razie... Nie, na razie to czyli te, co wyszły po prostu. I dwa latają. To powinno być... Jeszcze dwa. 81 tak wygląda, żeby było tutaj. O, widzimy, lecą jakieś też. Tak samo. Teraz telefony tutaj będą od kolegów z oddziału. Każdy będzie chciał się zorientować, ile, jak się upasowały jego gołębie, ile u kogo jest gołębi. O, Tomek zaraz nam powie, z kim rozmawia. A my sobie popatrzymy. O, trzy, kurde, kolejne są tu. Cztery. A tutaj u nas katamiony. Cztery widzimy. Nie są zmęczone, krążą. Popatrzymy. No, siadają, już widzimy tutaj na dachu. A tutaj ten jeden chyba nie był stąd, odleciał. Trzy gołębie mamy. Czyli 79, jakby się to trzy odbiły, to było. Zakładałem, tam mógł się jakiś... Tak jak Tomek zauważył, że z tym nalotem nie ma tych kanałów zrobionych takich, które zapewniałyby prawidłowe przejście gołębia nad antenami. Dwa, no to trzy, czyli 82 będzie. Chyba z tego tak. Co 82 sztuki. I z kim rozmawiałeś? Z Januszem Wojskim. I też jak? Ma tam około 400 gołębi z 80. Ile ma? 40 chyba, 4 teraz, tak? Z 80 teraz w tej chwili. Mieliśmy bardzo ładny przylot w ciągu 5 minut, 70 było, po konkursie już. Krótki dystans, to ten konkursy no, też trwają. Duża konkurencja złapie. Na wysokim no. Poziomie, to też skraca konkursy. No tak, czas trwania konkursu. Dobrze. To jest duży oddział. Będziemy czekać tutaj u kolegi Tomka po locie. Postaramy się taki duży film, fotoreportaż nagrać, żeby dokładnie się dowiedzieć, jak tak droga do sukcesu u Tomka przebiegała. A może być to też wskazówką i podpowiedzią dla innych hodowców, którzy czy rozpoczynają hodowlę, czy hodują, bo chcą miałeś? Poprawić wyniki. Zawsze. Trzeba uczyć, podglądać tych, co lepiej im idzie i wyciągać wnioski i u siebie stosować. No tutaj spędzamy dalej czas u kolegi Tomasza. My tutaj w międzyczasie, kiedy rozmawialiśmy o gołębiach, o różnych innych rzeczach, gołębie wchodziły. Teraz ile Tomek masz już w zegarze? No odbitych jest 87. Nie wiem, czy wszystkie się na 93. No. Tam mogą być jakieś nieodbite. No później policzę, będę zobaczymy. Widział. Czyli za dużo co już nie mamy co czekać na... Góra 6 brakuje. No. Tak, ale tam może jakiś jest nieodbity. No. Tutaj też rozmawiałeś przez telefon, my to też słuchaliśmy z innymi kolegami z oddziału. No, dosyć chyba dobrze będę miał, no, nie słyszałem, żeby ktoś miał. Kiedy tam będzie prędzej. Na listach to widoczne? No, pewnie wtorek gdzieś. Wtorek. Nie, wtorek będziemy na liście nie. Oddziału 0326 to oglądać to. No. Gratulujemy Tomaszowi. Przypominamy, będziemy mieli też 8 gołębi z tej hodowli na aukcjach. No i będziemy mieli też tego jednego gołębia, o którym też nagraliśmy film króciutki, przeznaczonego na aukcję gołębi 11 listopada. To jest w kopalni Wilson. No Wilson, tak. Wilson, tam jest galeria taka, tam będzie ponad 200 gołębi zgromadzonych na rzecz Fundacji pana Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.